Księga Malachiasza, rozdział pierwszy. Wyrocznia. Słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Wyrocznia to inaczej wyrok, czyli orzeczenie kary za jakiś występek czy zbrodnię, albo rozstrzygnięcie jakiejś kwestii spornej. Tym jest to proroctwo, które przekazywał Izraelowi Malachiasz. To imię znaczy posłaniec Jahwe. Właściwie niczego więcej o tym proroku nie wiemy, poza tym, co jest zawarte w księdze, którą napisał. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Prorok mówi do swojego narodu, który wątpi w to, że Bóg go kocha. Żydzi pytają, w jaki sposób okazał im miłość, nie zauważają jej. Malachiasz odpowiada swoim rodakom, żeby porównali swój los z losem Edomitów, potomków Ezawa. Zobaczą, że los Edomitów jest znacznie gorszy niż ich los. Kraj Edomitów został spustoszony przez jakiś najazd. Bóg kiedyś wybrał ich przodka Jakuba, a odrzucił przodka Edomitów Ezawa i ten wybór dalej pozostaje niezmieniony. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę i nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. To, co spotkało Edomitów, to nie była jeszcze ostateczna klęska. Ten naród mógł mieć nadzieję, że znowu odbuduje swój kraj i będzie żył tak jak kiedyś. Ale Bóg przez Malachiasza zapowiedział, że przyjdą następne najazdy i Edom już nigdy nie powróci do swojej świetności. Tak też rzeczywiście było. Wiemy, że w roku 312 przed Chrystusem Nabatejczycy zdobyli Petrę, stolicę Edomitów. Malachiasz na pewno żył wcześniej i mówił o wcześniejszych najazdach, ale to, co zapowiadał, spełniło się. Rzeczywiście Edomici byli ciągle najeżdżani, aż ich państwo przestało istnieć. Wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Żydzi zobaczą upadek Edomu i uznają, że jest to dowód na to, że Bóg panuje nad wszystkimi narodami i nad historią. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Malachiasz odparł zarzut Żydów wobec Boga, a teraz przedstawia zarzut Boga wobec Żydów. Bóg stwierdza, że nie jest naprawdę czczony, nie jest naprawdę otoczony szacunkiem w swoim narodzie. Ma o to pretensje przede wszystkim do tych, którzy szczególnie powinni o jego cześć się starać, czyli o kapłanów. Oni z kolei nie widzą swojej winy. Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty, jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy. Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Na ofiarę Bogu należało składać to, co najlepsze. Było to wyraźnie stwierdzone w prawie mojżeszowym. Ale kapłani składali na ofiarę zwierzęta chore. Malachiasz retorycznie pyta, czy namiestnik, który otrzyma taki dar, będzie przychylny temu, który go złożył. Na podstawie tego wersetu można określić z grubsza, kiedy ta księga powstawała. Namiestnicy urzędowali w Jerozolimie w czasach perskich, także księga musiała powstać w VI wieku przed Chrystusem, niedługo po tym, jak świątynia została odbudowana, czyli po czasach opisanych w księdze Ezdrasza i Nechemiasza. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność,
mówi Pan zastępów. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Malachiasz wzywa rodaków, żeby starali się o przebaczenie u Boga, bo zawinili. Pewnie wydaje im się, że skoro odbudowali świątynię i zaczęli znowu składać ofiary, to Bóg jest zadowolony, ale Malachiasz mówił im, że lepiej byłoby zamknąć świątynię i w ogóle nie składać ofiar, niż składać takie, jak oni składają. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Prorok chciał, żeby jego rodacy zdali sobie sprawę, kogo obrażają. Nie są jedynymi czcicielami prawdziwego Boga, choć im się tak wydaje. Także w innych narodach są ludzie, którzy znają prawdziwego Boga i czczą go lepiej od Żydów, którzy składają na ofiary Bogu to, czego sami brzydzą się jeść. Mówicie też, ach, jakiż to mozuł i złościcie mnie, mówi Pan zastępów, i przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan. Żydzi lekceważyli Boga, nie czcili Go w taki sposób, jak to nakazywało prawo mojżeszowe, a pomimo to uważali, że sprawowanie tego kultu jest dla nich wielkim mozołem i obciążeniem. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Znów Malachiasz próbuje uprzytomnić Żydom, jak wielki jest Bóg, którego oni powinni czcić i którego próbują oszukać. Chcę, żeby się zastanowili, jakiej kary mogą się spodziewać. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie, wciąż obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. Źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie, wciąż obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się.